Dzień dobry Państwu. Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie. Na początku prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to bardzo prosimy o to. Serdecznie witam Państwa. Miło mi jest Państwa gościć na premierze filmu o księdzu Aleksandrze Fedorowiczu. I witam oczywiście w Centrum Kultury Izabeli. Mamy tylu znamienitych gości, że samo wymienianie zajęło sporo czasu, a domyślam się, że Państwo jesteście bardzo stęsknieni tego filmu, więc pozwolę sobie tylko przywitać. Po pierwsze, bardzo cieszymy się z tego, że jest z nami ksiądz biskup Rafał Markowski, który jest człowiekiem mediów. Wiele lat ksiądz biskup był rzecznikiem archidiecezji warszawskiej, więc czekamy na opinię okiem znawcy, też Radio Plus, dzieło księdza biskupa. I też bardzo cieszymy się, że pośród nas jest rodzina księdza Fedorowicza. Najpierw bardzo gorąco pragnę powitać panią Ewę Fedorowicz, żonę Jana Fedorowicza, starszego brata księdza Aleksandra, która mimo tego, że nie zawsze to zdrowie jest najlepsze, dzisiaj przybyła do nas. Bardzo gorąco panią witamy. Bardzo gorąco też witamy pozostałą rodzinę i tutaj, tak jak się umówiliśmy, na ręce pana Jerzego Meissnera przekazuję wszystkim bardzo serdeczne pozdrowienia w imieniu księdza proboszcza, nas wszystkich tutaj mieszkańców i sympatyków Izabelina. Bardzo to jest dla nas ważne, że jesteście dzisiaj z nami. Cieszymy się waszą obecnością. Mamy tutaj wielu gości z gminy Izabelin, z parafii Izabelin. Chcę jeszcze tylko o jednej osobie powiedzieć, o siostrze Rut, która jest też przedstawicielką wszystkich sióstr, można powiedzieć, z Lasek. Siostra Rut jest dla nas dlatego tak ważna, bo ona przechowała to dziedzictwo, opiekując się archiwum. Siostra Rut, kochana, ty uczestniczyłaś w wydawaniu tego wszystkiego. Dzisiaj czerpiemy tego, bo ty wiele lat pracowałaś z obecnym biskupem Bejze. Bardzo ci za to dziękujemy. Drodzy moi, z nami chciał być nasz ksiądz proboszcz, ale był umówiony dużo wcześniej na ważny jubileusz rodzinny, którego nie mógł odwołać, ale ma dla nas swoje specjalne słowo, diakon Tomasz je przeczyta. Proszę, Tom. Nie mogę być na dzisiejszej projekcji filmu o księdzu Aleksandrze Fedorowiczu, czego szczerze żałuję. Powodem mojej nieobecności jest bardzo ważna dla mnie uroczystość rodzinna, której termin został ustalony już ponad rok temu. Łączę się duchowo ze wszystkimi tu obecnymi. Wyrażam wdzięczność za obecność i przekazuję wyrazy głębokiego szacunku księdzu biskupowi Rafałowi Markowskiemu. Dziękuję za obecność rodzinie zmarłego w opinii świętości pierwszego proboszcza naszej parafii. Szczere słowa wdzięczności za zrealizowanie filmu o kandydacie na ołtarze kieruję do księdza doktora Jerzego Jastrzębskiego oraz młodzieży gimnazjalnej i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w powstaniu filmu o księdzu Fedorowiczu. Ufam, że zrealizowanie filmu przyczyni się do rychłego procesu beatyfikacyjnego księdza Alego. Z wyrazami największego szacunku, ksiądz proboszcz Stanisław Dębicki. Drodzy moi, za chwilę przejdziemy do emisji filmu. Chcę powiedzieć, że film został podzielony na 7 części i pomiędzy tymi częściami będzie albo mój komentarz, albo będzie coś ważnego związanego z księdzem Aleksandrem, z Izabelinem. Już teraz proszę, żebyście pozostali z nami do końca, bo przygotowaliśmy po premierze słodki poczęstunek. Dla każdego z was na pewno będzie coś pysznego, więc proszę was, abyście byli z nami i razem uwielbiali Boga za dar księdza Aleksandra Fedorowicza. Nie można zrozumieć Izabelina bez księdza Aleksandra Fedorowicza. Gdy przychodził, tutaj nie było,
struktur państwa. Nie było gminy, nie było posterunku policji, ośrodka zdrowia, a był on. On wyprzedził epokę pod każdym względem. On wyprzedził także struktury państwa i w ten sposób pokazał, że Kościół zawsze wspiera życie narodu i państwa polskiego. Szczególnie to widać wtedy, gdy nie ma Polski na mapie, albo wtedy, kiedy Polska jest, ale administracja okazuje się niewystarczająca. Wtedy Bóg daje takie gwiazdki z nieba, jaką był ksiądz Aleksander Fedorowicz, który gromadził ludzi żyjących obok siebie w puszczy. Wyciągał ich z tej dziczy i tworzył z nich wspólnotę. Mówił, nie bądźmy obojętni na siebie. To w tym sensie pan dyrektor zespołu szkół w Izabelinie słusznie zauważył, że ksiądz Aleksander był faktycznym twórcą wspólnoty lokalnej. On zbudował na bazie parafii świadomość. Jesteśmy wspólnotą międzyludzką. I tak zaczęły się tworzyć więzi. Ludzie zaczęli przekraczać lęki i wyszli z puszczy, z domów, aby po prostu być razem. W Izabelinie nie ma nic ciekawego. Jest tylko msza święta. Te słowa przed laty wypowiedział ksiądz Aleksander Fedorowicz, patron gimnazjum w Izabelinie. Znajdujemy się obecnie w zespole szkół w Izabelinie, przy wejściu głównym, przy rzeźbie księdza Aleksandra Fedorowicza. I chciałem was zaprosić, drodzy moi, do obejrzenia tego filmu, w którym będziecie mogli zapoznać się z osobami, które osobiście zapamiętały księdza Aleksandra Fedorowicza, są świadkami jego życia. Ale zanim będziecie mogli zapoznać się z tymi osobami, chciałbym, żebyśmy najpierw zapytali się pana dyrektora zespołu szkół w Izabelinie, Antoniego Zycha, jak to się stało, że ksiądz Aleksander został patronem gimnazjum w Izabelinie. Panie dyrektorze, prosimy o kilka słów. Na tak postawione pytanie, księże profesorze, może być niezwykle lakoniczna odpowiedź. Był jedyny i bezkonkurencyjny, powiedziałbym. Ale rozumiem, że na potrzeby dzisiejszego spotkania potrzebna byłaby jakaś taka obszerniejsza nieco wypowiedź, więc pozwólcie, że zacznę od takiego osobistego odkrycia. Otóż ilekroć sam się nad tym zastanawiam, to ten splot okoliczności, łańcuch zdarzeń, który przyprowadził do nas księdza Aleksandra, jest rzeczywiście zdumiewający. Przecież wszyscy pamiętacie, że urodził się na Podolu, w okolicach historycznego Zbaraża, ale gdzie Podole, gdzie Zbaraż, a gdzie Izabelin, to grube setki kilometrów. Myślę, że warto tu przypomnieć zasługi takiego charyzmatycznego kapłana, który działał w nieodległych zakładach dla niewidomych, mianowicie księdza Włodzisława Korniłowicza. To on obu braci Fedorowiczów, ksiądz Aleksander miał brata, równie znanego księdza Tadeusza, sprowadził do zakładu i znalazł się jakby ksiądz Aleksander w orbicie naszego wzroku, czyli na naszej ziemi, można by było powiedzieć. Warto także wspomnieć zasługi księdza prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza profesora, bo to po erygowaniu parafii w Izabelinie właśnie ksiądz prymas Wyszyński skierował księdza Aleksandra do pracy w parafii, pierwszy proboszcz parafii w Izabelinie. Stojącego obok malutkiej sioneczki dobudowanej do kościoła, zakrywającej drzwi prowadzące do tak zwanej pierwszej zachrystii, która była jakby składnikiem, której były schody z drzwiami. Prowadzące do pokoiku. W pokoiku tym mieszkał ksiądz proboszcz. Kościół w dzień był otwarty. Tym razem nie pamiętam, czy był zupełnie otwarty. Wspomniane drzwi, osłonięte sioneczką, były zamknięte na klucz. Padał wielki deszcz, ale było za 3000 ludzi. Lało, któryś tam mówił, niebo zapłaczą. A może to było zadość niebios? Wierzymy, że przyjdzie taki dzień kiedyś w historii Izabelina, w historii Kościoła, że zostanie on wyniesiony do chwały ołtarzy. Ta nadzieja podtrzymuje naszą modlitwę i ożywieni tą nadzieją modlimy się
modlitwą beatyfikację zatwierdzoną przez naszego biskupa, kardynała Kazimierza Nycza. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, Ty w swojej przedziwnej opatrzności wciąż obdarzasz Kościół nowymi świadkami Twojej miłości. Wychwalamy Cię za to, że dałeś nam niestrudzonego kapłana Aleksandra Fedorowicza. Tak modli się przy grobie księdza Lego twórcy tego filmu. Modli się o wyniesienie jego do chwały ołtarzy. Do tego potrzebny jest znak z nieba. Cud za wstawiennictwem księdza Aleksandra. Proszę was wszystkich tu obecnych. Módlmy się o cud. Cudowne uzdrowienie, czy cudowne ocalenie życia przez wstawiennictwo księdza Aleksandra. Jeśli zdarzy się cud, jeśli potwierdzą go badania i autorytet Kościoła, to ten cud będzie potwierdzeniem ze strony Boga. Zanim jednak to się stanie, wróćmy do filmu. Zastanówmy się nad pytaniem, co nam zostało z dziedzictwa niezwykłego pierwszego proboszcza parafii Izabeli Mlaski. Co nam zostało? Bakowskiego zapraszamy tutaj do nas na scenę. Także wójta gminy Izabelin Witolda Malarowskiego, przewodniczącą Rady Gminy Izabelin Grażynę Zielińską, Jerzego Pietrzaka, wieloletniego przewodniczącego Rady Gminy Izabelin, a obecnie koordynatora Gminnego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Darię Kuźniecow-Dudko, przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Izabelin. Zapraszam was, drodzy moi, i pana dyrektora Zespołu Szkół w Izabelin, Antoniego Zycha, też zapraszam. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, szanowni państwo, na początek chciałoby się powiedzieć, że młodzi lubią kręcić, ale jeśli kręcą w dobrej sprawie, a sprawa księdza Aleksandra jest z pewnością sprawą dobrą, to te prawa, które otrzymali od państwa na koniec projekcji, nie będą im nagrodą, ale za chwilę dyplomy i medale, które wręczy ksiądz biskup. Zapraszamy na scenę Małgorzatę Jońce, Aleksandra Kamińskiego, Weronikę Stanowną, Julię Kulicką, Natalię Lisicką, Olę Merchel, Wiktorię Orlińską, Katarzynę Pośpiech, Julię Przybysz, Annę Rogowiec, Amandę Sakowicz, Sylwię Sobiecką, Julię Skarczynowską, Franciszka Tereszczuka, Kacpra Tyrałę, Jakuba Wasilewskiego, Darię Zagoszczą, Jakuba Zagoszczona, Oliwię Zawadzką, Polę Sędło i Krzysztofa Żaka. Proszę teraz, pan dyrektor wręczył każdemu z tych młodych ludzi dyplom i uścisk dłoni, choć co przez to idzie się do tyłu, żebyśmy wszyscy byli widoczni, tak? Kuba, narobiłeś się tyle, chodź do przodu. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze się przesuniemy, żebyśmy wszyscy byli widoczni. Dobrze, widoczni. Dobrze. Pan dyrektor za chwilę podejdzie do was i wręczy dyplomy i potem poproszę, by ksiądz biskup i wszystkie ważne osoby dla nas też do was podeszły i uścisnęły dłoń, a potem ksiądz biskup
ma dla nas krótkie, specjalne słowo i wręczy wam medal księdza Alega, ale o tym za chwilę. Drodzy moi, dajmy im brawa. Siedmiu uczniów to już byli uczniowie zespołu szkół w Izabelinie, którzy dzisiaj specjalnie pojawili się na naszą uroczystość i bardzo wam za to dziękujemy. Teraz prosimy o słowo księdza biskupa i nałożenie medalu. Drodzy państwo, przede wszystkim jeżeli chodzi o moje osobiste doświadczenia, to nie miałem tego szczęścia spotkać się z księdzem Aleksandrem Fedorowiczem, ale za to, kiedy byłem w seminarium warszawskim, wstąpiłem w 1976, miałem to szczęście spowiadać się i poddać się kierownictwu duchowemu księdzu Tadeuszowi Fedorowiczowi. I dzięki temu zetknąłem się z tym szczególnym rodzajem duchowości i niezwykłym kapłaństwem, jakie to kapłaństwo zrodziło się w rodzinie Fedorowiczów. To, co dzisiaj ujrzeliśmy w zasadzie o księdzu Fedorowiczu, wszystko zostało powiedziane, więc nie jestem w stanie nic właściwie nowego dopowiedzieć. Wydaje mi się, że rzecz najważniejsza to ta, że był rzeczywiście w swoim kapłaństwie odbiciem miłosiernego oblicza Boga. To jest takie bliskie bardzo papieżowi Franciszkowi, który nieustannie do nas apeluje, do nas kapłanów. Mówił to również na spotkaniu z episkopatem, gdy był w Krakowie i spotkaliśmy się z papieżem na Wawelu. Mówił o tym, że nasza posługa to jest posługa miłości i to jest posługa pełnienia miłosierdzia. To jest ta posługa miłosierdzia, która przede wszystkim widzi człowieka, nie prawo, nie przepisy, ale przede wszystkim człowiek. Więc z tego, co dzisiaj obejrzeliśmy, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że ksiądz Fedorowicz, tak jak zresztą było to powiedziane przedmiotnie, po prostu w swoim kapłaństwie był świadkiem Bożego miłosierdzia. To miłosierdzie nie niósł i zazdroszczę temu starszemu pokoleniu, które jest tutaj obecne na sali, że mogło bezpośrednio doświadczyć w osobie księdza Fedorowicza, Aleksandra, tego właśnie miłosierdzia Bożego. Natomiast na jeszcze jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę. Ten film nie mówi o wszystkim, ale to dlatego, że to wynika ze specyfiki kapłaństwa. Słyszeliśmy o tym, jak budował Kościół, jak integrował wspólnotę, jak niósł ludzi pijanych do domu odnosił albo brał do domu do siebie, żeby mogli wytrzeźwieć i pójść do tego domu i pokazać się. Nie, to wszystko słyszeliśmy, ale pamiętajmy jeszcze, że specyfiką posługi kapłańskiej jest to dobro, które rodzi się w ciszy konfesjonału. Rodzi się w ciszy sprawowanych sakramentów świętych i w ciszy bardzo nieraz intymnych, bardzo osobistych rozmów kapłana z ludźmi. I sądzę, że przy tym uznaniu tego wszelkiego dobra, które ksiądz Aleksander uczynił tutaj, integrując wspólnotę, budując Kościół, sądzę, że za tym wszystkim kryje się jeszcze mnóstwo dobra duchowego, które jest wiadome tylko dobremu Bogu, księdzu Aleksandrowi i tym wszystkim, którzy tego dobra duchowego z jego strony, kapłańskiej strony doświadczyli. Reasumując, biorąc to wszystko pod uwagę, nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest to człowiek, który powinien doznaje chwały ołtarzu. Ale jeżeli warto, żeby kiedyś dokonało się to historycznie, to tylko po to, żeby znowu wyeksponować kogoś, kto mógłby być naprawdę przykładem i trochę antidotum, lekarstwem na świat, w którym miłosierdzie Boże ginie.
gdzie miłosierdzie nawet między ludźmi gdzieś ucieka na bok. Więc wyeksponowanie takiej pięknej postaci dla mnie, jako kapłana, dla nas wszystkich jako księży. Ale myślę, że dla każdego człowieka wyeksponowanie kogoś, kto niósł tyle dobra, który to, co mówił, czynił, właściwie czynił i mnożył to dobro, myślę, że to znakomity przykład i lekarstwo na znieczulicę, która niestety jednak jakoś tam między nami funkcjonuje. Dziękuję niezmiernie kapłanom, najpierw może uczniom, gimnazjum. Uścisnąłem ich serdecznie, ale dlatego, że jestem im rzeczywiście bardzo wdzięczny za ten wysiłek i za tą pracę włożoną w realizację tego filmu, który zostanie dla następnych pokoleń. Dziękuję księdzu Jerzemu za to zaangażowanie i prowadzenie jakby tego zespołu. Czuję się tą rękę kapłańską. Dziękuję wszystkim przedstawicielom miejscowych władz. Proszę wybaczyć, że nie będę już wyliczał wszystkich, ale mogę się pogubić, więc lepiej tego unikać. Dziękuję również księdzu Litwikowi za prowadzenie fundacji i po prostu za dziękuję wam wszystkim tu obecnym za wasz ogromny wkład w to utrzymywanie i kultywowanie pamięci o księdzu Aleksandrze. Rodzinie natomiast dziękuję za waszą obecność w rodzącym się kapłaństwie Aleksandra i Tadeusza, bo sam o sobie wiem, że rodzące się w nas powołanie to też powołanie, które nosi w sobie bardzo głęboki ślad rodziny. Także bez wątpienia macie swój wielki udział w tym rodzącym się i później realizowanym w osobie Aleksandra i Tadeusza w przewielkim kapłaństwie Chrystusowym. I proszę to moje podziękowanie przekazać całej rodzinie. Po kolei Krzysiu, podejść do księdza biskupa, otrzymasz medal. Proszę bardzo. Brawo dla Krzysia. Pola. Krzysio, tak? Pola Zębo, jeszcze raz. Jeszcze raz, Małgosia Jączka. Pewnie na sam koniec prosimy, żeby ksiądz biskup poprowadził modlitwę o beatyfikację księdza Aleksandra. Proszę o powstanie i udzielił nam swojego pasterskiego błogosławieństwa. Przypominam tylko, że przeżywamy ten dzisiejszy dzień i tę szczególną chwilę w dniu, w którym przypada 12. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. To też, myślę, nieprzypadkowy zbieg okoliczności. Także w to modlitwę o beatyfikację sługi Bożego włączmy również pośrednictwo i czyńmy to za pośrednictwem świętego Jana Pawła II. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, Ty w swojej przedziwnej opatrzności wciąż obdarzasz Kościół nowymi świadkami Twojej miłości. Wychwalamy Cię za to, że dałeś nam niestrudzonego kapłana Aleksandra Fedorowicza. Boże, Ty wiesz, jak ksiądz Aleksander całym sercem dawał Tobie radosne świadectwo, także w uporczywej, ciężkiej chorobie, powtarzając często słowa Bóg jest miłością. Wejrzyj, Boże, na to, z jak wielką miarą, wiarą nauczał, że celem życia ludzkiego jest zjednoczenie z Tobą i że tylko ono jest trwałym fundamentem jedności pomiędzy ludźmi. Pomnij, Boże, na to, że ksiądz Aleksander, ożywiony Twoim duchem, wskazywał, iż Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego, przez co przyczynił się do odnowy życia liturgicznego Kościoła w Polsce zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Spraw, Boże, aby został on wyniesiony na ołtarze i mógł przez swoje wstawiennictwo umacniać Twoich kapłanów, a szczególnie proboszczów oraz ludzi dotkniętych cierpieniem, nieuleczalnie chorych, niewidomych i wszystkich, którzy za jego przyczyną będą się do Ciebie zwracać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jeszcze raz wszystkim dziękując, wszystkim z całego serca błogosławię.
Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Już teraz wszystkim gorąco dziękuję. Spokojnie, niech pan wie, a może jeść pączki, ja nie mogę. Nie chciałem się zapytać. Ja wiem, Ludwik, chodź, zrobimy zdjęcie. Tym bardziej się ostatnie cieszę. Zdjęcie tutaj z księdzem biskupem. Prosimy bardzo. Ostatnie, no będzie przed śmiercią. Ale nie przed wyjściem. Nie, ale dzisiaj. Ostatnie zdjęcie z księdzem biskupem. Nie, no. Ziemowit, chodź, chodź. No, on się nauczy przymotał, tylko nie chce się ujawnić, tak? Za 50 godzin się przesadza. Zaraz, jeszcze zrobię wspaniałego. Trzeba poprawić. Dobrze? Jeszcze? A nie, na nie. Tak, dobra, dziękujemy bardzo. Jeszcze mogę tutaj prosić o zdjęcie. Może pan tutaj. Zdjęcie. Chodź, Luz. Dobra. Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. No, trzymajcie się dobrze jeszcze raz. Boże, ale tutaj filmowcy rosną. A co mam powiedzieć? Jak ja się czuję po filmie? No, jak się mogę... Już nagrywasz? Nagrywa cały czas. Tak, dobrze. O, matko, kochana, zaraz no, wytną, ale czy wytną? Film jest rewelacyjny, bardzo budujący, dający dużo dobrego, dużo dobrych przemyśleń. Każdy, kto chce odczuć coś wewnętrznie bardzo dobrego, powinien ten film obejrzeć i powinien poznać osobę księdza Aleksandra Fedorowicza. Tego wam życzę i powodzenia. Czy podobał się pani film? Okej. Okay. A co pani czuła? Czy było to takie wzruszające? Czy chciałaby pani to jeszcze obejrzeć raz? Albo pokazać to rodzinie? Czy... Podczas filmu, kiedy no, pani bardzo się wzruszyła i pani chciało się płakać, czy to akurat był taki film normalny? To dziękuję. Dobrego dnia.